Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego. Powinniśmy różnić się pięknie, bo... Samorządowe wyzwania to hasło wiodące 9. Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego, który w tym roku odbył się 19 kwietnia we Wrocławiu. Wydarzenie organizowane już tradycyjnie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego zgromadziło ponad 500 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele samorządów, parlamentu, administracji rządowej, naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperci i dziennikarze. Nie ma silnej Polski bez silnego samorządu. Nie ma też silnej Polski, silnych samorządów bez współpracy. Samorząd to też nie czeki, które są przynoszone przez ministrów i posłów. Ale to też nie jest kołdra, którą każdy może ciągnąć w swoją stronę. Samorząd to mieszkańcy. Samorząd to gwarancja silnego, stabilnego rozwoju. Samorząd to, można powiedzieć, esencja demokracji. Gwarancja realizacji marzeń, oczekiwań, aspiracji mieszkańców, w tym przypadku Dolnoślązaków. Otwieramy nową perspektywę unijną. Będziemy dystrybuowali blisko, czy ponad właściwie 11 miliardów złotych przez kolejnych 7 lat. Rozmowy o tym, w jaki sposób te pieniądze wykorzystać, między innymi na kwestie związane z transformacją energetyczną, to będą tematy poruszane w czasie panelu, w którym akurat ja będę brał udział, ale jest szereg innych ciekawych dyskusji, chociażby związanych z tym, na jakim poziomie administracja powinna funkcjonować, czy nieco bardziej zdecentralizowanym, czy bardziej scentralizowanym. Tu udział ministrów, przedstawicieli rządu, parlamentarzystów i oczywiście przedstawicieli samorządów. Także dobre informacje przekazane na samym rozpoczęciu konferencji przez pana ministra Michała Dworczyka, który zakomunikował, że polski rząd zdecydował się dołożyć 1 mld zł dla Dolnego Śląska z budżetu państwa na uzupełnienie wkładów własnych w projektach inwestycyjnych. Oznacza to, że we wszystkich projektach, na które gminy, powiaty, szerzej po prostu beneficjenci otrzymują pieniądze unijne, z reguły muszą dołożyć około 30%, czy dokładnie 30% swoich środków, aby dany projekt zrealizować. To dużo. 30% to dużo. To sygnalizowały nam samorządy. Prowadziliśmy negocjacje z rządem i decyzją właśnie rządu 1 mld zł jest przeznaczone na to, aby ulżyć niejako właśnie samorządom, aby te wkłady własne były mniejsze, aby mniej pieniędzy wykrajać w budżetach, a mimo to realizować duże, ambitne projekty infrastrukturalne. Ja od wielu lat powtarzam, że najlepszą wiedzę, co trzeba zrobić i jak zrobić, mają ludzie, którzy są na miejscu. Wójtowie gmin, prezydenci miast, marszałek, starostowie, ponieważ pracują na miejscu, widzą to, wiedzą i najlepsze decyzje podejmujemy. Tak? W takich sytuacjach warto mówić o tym, że należy jeszcze wzmocnić samorząd, tak samo finansowo, ale także decyzyjnie, czyli jeszcze większe kompetencje należy przekazać samorządom. My, bezpartyjni samorządowcy, stoimy na stanowisku, że wystarczy marszałek. Kompetencje wojewody należy w jakiejś części przekazać marszałkowi, w części oddać do rządu, do Warszawy. Potrzeba takich wzajemnych spotkań, wzajemnych inspiracji. To często przy takich spotkaniach powstają pomysły, inicjatywy, które później są realizowane w gminach, powiatach. No, według tej maksymy, że czasami nie warto wymyślać prochu, jak on już jest. Dlatego samorządowcy podpatrują, rozmawiają, no i wcielają te dobre rozwiązania, dobre przykłady również u siebie. W naszym subregionie wałbrzyskim ta współpraca wygląda w wielu przypadkach, w większości przypadków bardzo dobrze. Ten strumień pieniędzy faktycznie trafia do samorządów. Do dzisiaj trwa dyskusja, rekordowa chyba frekwencja. Czuć, że zbliżają się wybory i wybory parlamentarne i wybory samorządowe, ale to też jest doskonała okazja do tego, żeby wymienić się poglądami, wymienić się doświadczeniami i widzę, że wszyscy z tego chętnie dzisiaj korzystają. Samorządy są bardzo ważne i funkcja samorządów powinna być na pewno zdecydowanie zachowana, ponieważ to samorząd jest najbliżej mieszkańca, więc oczywiście w sprawie wszystkich wniosków, jakichś decyzji bardzo chętnie jeździmy do Wrocławia, natomiast swoją samorządność bardzo cenimy. Zawsze możemy liczyć na pomoc Urzędu Marszałkowskiego, wiemy o wszystkich naborach, które się odbywają, współpracujemy ściśle z Urzędem Marszałkowskim, z panem marszałkiem, z wicemarszałkiem, ale również z dyrektorami poszczególnych wydziałów. Zdecydowanie tych środków powinno być więcej u nas w samorządzie, tu na dole, żeby
jak najlepiej z myślą o mieszkańcach te pieniądze wydawać. Bardzo dobrze układa współpraca zarówno z Urzędem Marszałkowskim, jak i z parlamentarzystami, przedstawicielami rządu. Dzięki tej współpracy bardzo wiele rzeczy fajnych powstaje w naszym regionie, w tym w Polanicy. Pamiętajmy, że rząd a samorząd to są dwa odrębne ciała. I Polska konstytucyjnie jest krajem samorządowym, ustrój samorządowy ma. I tutaj są zupełnie inne zadania dla samorządu, a nie delegowanie, że tak powiem, uprawnień. Tutaj cały czas chyba pozostaje ta świadomość, jak jeszcze było kiedyś dawno temu, że był rząd, województwo, powiat i gmina. No niestety tak nie jest, bo to jest zupełnie inaczej skonstruowane. My mamy ten system podobny do niemieckiego, gdzie są land, czyli nasze województwa, gdzie mamy swój sejmik, swoje sprawy i powinniśmy załatwić to tutaj wewnętrznie. Problemów w samorządach nie brakuje, a zwłaszcza w tej płaszczyźnie budżetowej. Z samorządowcami rozmawiam często, nie tylko swojego powiatu ząbkowickiego, ale również innych, dolnośląskich i nie tylko. I faktycznie największy problem to są te wyzwania, które stoją przed nami. No i tutaj zawsze jest takie miejsce, żeby móc ponad podziałami politycznymi spotkać się z wójtami, burmistrzami, starostami i o tych trudnych sprawach porozmawiać, wymienić doświadczenia i ewentualnie poszukać rozwiązań, nawet w tych mniejszych takich podgrupach, o których też rozmawiamy. Uczestniczę w tych kongresach od samego początku i jestem przekonany do tego, że to jest doskonałe miejsce, czy możliwość wymiany poglądów, posłuchania też przedstawicieli właśnie rządu, czy samorządu wojewódzkiego, wymiana poglądów. Takie miejsca są potrzebne i cieszę się, że jest tak dzisiaj duża grupa samorządowców, również z naszego regionu, obecna we Wrocławiu. Południe Dolnego Śląska, czyli Wałbrzych i gminy byłego województwa wałbrzyskiego, powinny naprawdę otrzymywać większe wsparcie. Takie gminy jak Ziębice, które są na peryferiach województwa, zawsze były pomijane. W tym momencie jest to okazja, żebyśmy powalczyli właśnie o większe środki dla tych najbardziej oddalonych od centrum, od Wrocławia, gmin Dolnego Śląska. Dolnośląski Kongres Samorządowy cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem. To największa debata o przyszłości i rozwoju Dolnego Śląska. Tegoroczna 9. już edycja zgromadziła bardzo liczne grono osób, dla których ważna jest silna rola samorządu we współczesnej Polsce. Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego.